podstawie dramatu, komedio-tragedii właściwie Tadeusza Różewicza z cyklu Teatru Niekonsekwencji. Teraz pójdziemy na spacerek. Nikt nie powinien wychodzić. Nikt. Jest już za późno. Jest już za ciasno. Nikt nie powinien wychodzić. Czy pan tego nie rozumie? Nie widzi, nie słyszy? W tym roku przybyło 12 milionów samych żółtych. 12
zdziwiony. Teraz pójdziemy na spacerek? O nie, nie, nikt nie powinien wychodzić, nie! Nikt! Jest już za ciasno, za późno! Przyrost naturalny w tym roku jest tak wielki, że kobiety, starcy, a nawet dzieci marzą po sobie. Zaczęli chodzić drzwiami, oknami, ale nie, powiem wam coś, powiem. Własnymi rękami, tymi rękami, zamurowałem okna i drzwi. Nawet dziurka od mucza zaledwie mi ukidować. Nawet. Już pójdziemy na zielone łono. Trawkę? Nie. Nikt nie powinien wychodzić, nie. Nikt! Już za ciasno, nie! Nikt nie powinien wychodzić, nie! Nikt! Zostawcie! Thank you.
To niemożliwe. Ta szklaneczka? Jakaś dziwka zostawiła. O! Nawet śmietki zostały! Przestań, guza! Ślady paluchów zostawiłeś. Loka najwyższej kategorii szklanka budy. Zupełnie jak na dowodzie albo w kartotece kryminalistów. No już, przynieś drugą. Wody zabrakło czy jak? Słyszałem, jak upadło, tylko nie wiem gdzie, w którym miejscu. Nie widziałeś? Ej, no do ciebie mówię! Pytam się, nie widziałeś, czy to wypadło? Torba się odpięła, albo co? Kelner, poszukaj pod stołem, a może na podłodze? A może pode mną? A, zresztą nie szyk. Obejdzie się. Mam jeszcze dużo różnych rzeczy w środku. Bo ty pewnie sobie pomyślisz, że kobieta jest diaglanka. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, proszę pana. Dopiero z wojska wrócił. Nawojował się. A ja zwykle lubię ciepło. Ciepło się nie, bo teraz ciepło. Muszę jeść tyle szpinaku i prowadzić chemiczny tryb życia. Chcę mieć dziecko. Kobieta powinna mieć dziecko. Spóźniłam się. Nie mogłam, nie miałam czasu. Byłam bezpłodna, ale teraz wszystko się zmieniło. Mam czas, mam zdrowie, chcę rodzić dziecko. Sprowadź mi tą Rumunkę, jak i to pituneska. No tak! To by nazwał kefir hormonalny. Czekałam mi się zaszyć gazeta. Podobno nawet stuletnie baby zaczynają rodzić. No tak, podobno jedna rodziła 15 jednego razu. No i sprowadź mi tą Rumunkę, czy też inną cygankę. No rusz się, czego stoisz? Chcę rodzić. To nie Rumunka, tylko Włoszka. Gazety czasz? No i co w tym twojej gazeta? Co na tym waszym zakichanym świecie? Trzeba rodzić. Kto tylko może, powinien rodzić. Rozumiesz? No, dzwoniłeś po tą Rumunkę? Przyjdzie ze swoją sztuczną macicą? Czytasz gazety? Co w tych twoich gazetach pisze? Powiedz mi. Jakieś to ostrzeżenie rzucił ten wasz Kaddafi, co? Jesteśmy świadkami wstępnym studium III wojny światowej. Cukru mi dosłownie słyszysz, ale mówiłeś mi, że zbliża się III wojna światowa? Czy jak tam? Ale niech się toczy. A ty pójdziesz i kupisz mi w sklepie worek. Cały worek, gdzie przyjdziesz, rozumiesz? Oni robią wojnę, a ja ciasto. I ciastem za twoje wojnę, rozumiesz? Przynieś mi zaraz tort i miskę tej śniadany. Takich mizeraków możesz sobie straszyć, rozumiesz? Jakim ty sam jesteś? Wszystkie już teraz boją, głupcy. Wojna. Wszyscy powinni rodzić. Gotować się dziś i rodzić. Z promieniotwórczej wątki narodzą się potwory. Brzuch mi bogiem nie będzie. Mówisz od rzeczy, synu. Brzuch, łono, to rzecz wspaniała.
ale traktowana po macoszemu, rozumiesz? Jest to rzecz wspaniała, ogromna. Jest to kraina bezbronna, niewinna, rozległa, otwarta, obejmująca. Miękka, uległa, zamknięta. Nasz żywot wieczny. A tyle tych pocisków odłamków, tyle noży, bagnetów, dzic, strzał, to wasze męskie brzuchy wypełnione są żelastwem, a nasze jeszcze biedniejsze. To prawdziwe młyny, to wielkie białe poematy, to wielkie, ciepłe, miękkie bochy. Człowiek powinien nosić na brzuch pancerz, bo cała ludzkość to brzuch, pulsujący, ciepły, pomarszczony jak figa, napięty jak wojenny nerw. A ja jestem ciekawa, co też o brzuchach myślą generałowie. O brzuchach on nigdy. Chociaż tutaj wszystkie rakiety, pociski, wynalazki skierowane są w sposób odkryty, rozległy, biały, otwarty, obejmujący. Brzuch kobiecy. Brzuch matki ziemi. Topię się! Strasznie się tu ciepło zrobiło. Boże, trzyma mi tam balon. Ej, ty się nie gaw tam, tylko tutaj. Tamten stolik należy chyba do kolegi, nie do ciebie. Słucham? No. Co macie na ciepło? Bigos, placzki, toast. Zupy nie macie. Zupa będzie za godzinę. Za godzinę twoja zupa mi niepotrzebna. Pani sobie zawsze stoi zrobić na temat zupy. Nos w sos. Nigdy nie zrozumiesz, czym jest łyżka ciepłej zupy dla człowieka. Strasznie mi gorąco. No natychmiast otwórz okno. Okno niestety jest zasłonięte. A czemu to zasłonięte? Goście nie mogą zejść widoku. Jacy goście. Jakiego widoku. Przecież to najpiękniejsza panorama w Europie. Szczyty, cedry, jodły, strumienie, potoki, przeręcze. Oj, kręcić coś aniołku. Odsłoń, bo ja ci na odsłonię zaraz, to zobaczysz. Niestety bez kierownika sali nie mogę. Osioł. Wołaj mi kierownika. Ale nie, 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 nie. Przynieś flaczkę. Stój! Potem spływa po krzyżu, wytrzyj mi plecy. Dosyć. Dosyć to już do rachunku. A gdzie te flaczki? No gdzie te flaczki? Gapa. Czekam. Czekam. Prosiłam, żeby ją co najmniej otworzył okno. Tak, miły gościu, zresztą gdzieś przy krzyku widoku. O tej proszę pełną. Kręcisz coś. Ukrywasz anioł. Otwieraj zaraz, bo ja nie mam czasu na czekanie. Już mówiłem pani, że pełna moc. Co idzie z tego? Gdzie ja posiadam te globulki? Przecież tak sobie głową by się tutaj były. Pani doktor, o ile sobie dobrze przypominam, leczyłam ją parę dni na jelita zatkowego wychodzenia. Wrzody członka męskiego. Lwierzchnie i wewnętrzne lekarstwa prostsze dla uboższych.
tu czas tym jodem kobylej. Niemki zmierzawszy po mazurek i krosy tajemnego członka. Tajemny członek, idiotka nudziara. Przynieś mi kawę i gadety, a jej to zatkowe tymczasem. Przytrzymaj palcem. Cham! Znów przeciągnij! Kto otworzył te przeklęte drzwi? Gdzie moje flaczki? Ej! Jakie obrzydliwe rzeczy teraz ludziom opowiadają. Jelita zatkowego wychodzenia. A, gdzieś te wschody, zachody słońca. Róża na palce, jutrzenka z palcem. Nocnik. Naszych drzew i lasów. Wysokie, proste, niezbyt grube gałęzie. Rzadko osadzone pączkliwie sprawiają, iż korona mo drzewia jest dziwnie jasna, przejrzysta, delikatna. Jak u żadnego z naszych drzew i lasów. To też patrząc na nich, tak stoi skąpany w blasku słońca majowego, mówimy z żalem, dlaczego u nas tak mało tych drzew jasnych i wesołych. Jeszcze mo drzew nie zdąży raz się zeszłorocznych nasion, a już zaczyna kwitnąć, się do gnania nowych jesieni. A na końcu jego gałązek widać maleńkie purpurowe szyszeczki. Pieść! Numecik, proszę pani! Pieść! Za chwilę tylko wytrylecę! Niech został w tej pieśni! Za minutkę tylko wyrzucę śmieci! Nie za minutkę, za minutkę będzie za późno. Czekałam 48 lat. Albo był nieśmiały jak motyl, albo głupi jak dupukan. Ten nie wiedział co zrobić z rękami, tamten nie wiedział co zrobić z nogami, bo on się spocił ze strachu, a jeszcze nie został kapucynem. Wreszcie ostatni pory był na polu chwały. Został w tej kościół na miejscu. No i co dostoisz? Co dostoisz jak na weselu? I jak półtora nieszczęścia? Człowieku, ja za godzinę kończę 70 lat. I nie mam ani chwili do stracenia. Pani jest tak ubrana, że to prawdy. Ubrana? To mnie rozbierz. Nie odwyraźnij tylko kobiety. Nie widzicie cała duża. A, prawda, prawda! Wy teraz tego nie robicie. Wszyscy są zabrane jak ta dziwka, co mi szminką opasnuciła szklankę. Ubrana, ubrana, człowieku życie ze mnie wycieka. Gdzie flaczki? Gdzie wita śmietana? Gdzie ciastka? Poczekaj. Mam ochronę każdego ogórka. Chodź do tego. Flaczki może przynieść sobie za niego. Czuję, że ktoś wychodzi po nocy. Pewnie mysz albo karabin! Tu ci z mnie wykładacie i ja tego nie chcę! I ty mam czuję, że coś mi chodzi po nodze! Jeżeli szczur mi chodzi po nodze, no zobaczysz coś, bo ja nie widzę! To niemożliwe! Po raz nawet ucha na gosze nie siada! Nie śmiem! Co? Co niemożliwe? Przecież wiewiórka po mnie nie chodzi! Wiesz co, zostaw! Zostaw, nie trzeba, już weszło. Ty się gapisz, weszło we mnie, nie ma o czym gadać. Karaluchy zostały wytępione. Nie zagadam tylko pieść. Tak bez żadnej przyczyny? Nie wylec tylko pieść. Gdzie? Jak? Wszędzie wszystko jest do kochania gamoniu. Poczekaj na się w kinie, w telewizji. Można kochać skórę, włosy, kości, paznokcie. Jest miłość pieprzyny, biegu znaną. Miłość byka, kozła, osła, kamerona. Na psi, koci, ptasi sposób musi. Kopilować. Pani winna się opanować! Bo jak wniosek po prostu zaczyna być to niesmaczne! Słucham? Przynieś mi jaja surowe, wytnij włosy z nowej dziurki, przynieś to, doktora Fabino, ten odmładzający. Koniec starego i początek nowego roku zawsze uświadamia nam w sposób dość brutalny, jak szybko mija czas. Uderzmy się w piersi. Ile razy same dokładamy swój konkursek na talerz, bo chcemy, żeby dziewczynka dobrze wyglądała. A tymczasem wraz z okresem pokwitania nie jest tutaj dusza! Muszę rodzić! Czasu mam mało!
Brzmi
inny. Jak bierzesz, to raz dwa. Prowadź mi do ołtarza, ale to już. Cukru mi dosyć, nie słyszysz? Kiedy ja byłam to już pół roku. Nigdy z bałką. Prosiłam, zabierze włosy z kawy. Mucha była w kawie, włosy śmietance, nie nasza w gazecie, ja woda w klozecie. No zabiera ją! Pożywają się jak muchy w miodzie. Co się nazywa młodzież? Stoi taki z rękami z kieszenia i filozofuje. Dlaczego się na niej gapi, że dwóch namalowane wrota, co? Jak to sobie piórka powóz? Gdzie to bywałeś, co? Pytam się, gdzie to bywałeś? Powiedz mi, gdzie ja cię widziałam? Na wojnie byłem. Na wojence. Trzeciej, czwartej, dziesiątej. Strasznie się wam spieszy. Też ty mi kawę swoją nie dołęgnął. Pamiętam. Ręce jak cepy. Taki to sobie mentalnie. Gałązy. Piórku ci pomieszczał. A ja, panią. Chłopaka nie wiem. Trzy dziewczyny. Chłopaki. Ale to nie dam. Siedzę na nim, nie zobacz. No chodź, zobacz. Proszę cię. Wyszedł za mnie razem z krwią. Z prawym łożyskiem góry. W zielonej smudze sen swój śnisz. Nad tobą białe motyle. W zielonej smudze sen swój śnisz. Nad tobą białe motyle. Powędrował w świat, ale ja nie przewidziałam pępowiny. Nie pozwoliłam go odsiąść. Trzymam go zębami. Nie dam. Wyszedł ze mnie w kosmos. Fruwa sobie marzy, śpiewa, ale ja go trzymam pazurami. Wciągnę go w siebie, zamknę. Teraz zniknę. Jak zależy taka potrzeba. Ma zupełną spokojność.